Ferie w Praszce nie były nudne. Miejsko-gminny ośrodek kultury i rekreacji zapewnił dzieciom i młodzieży serię zajęć, od sportowych przez plastyczne, aż po wokalne. Bardzo lubię śpiewać, no i chciałabym to robić również w przyszłości. I tutaj właśnie mogę sobie w ferie poćwiczyć. W domu sobie trochę śpiewam i tutaj również mogę się kształcić i dlatego bardzo właśnie lubię przychodzić na takie zajęcia tego typu. Pracujemy sobie tak warsztatowo, ćwiczymy piosenki, które dziewczyny, bo chłopców nie ma niestety, które dziewczyny bardzo lubią, śpiewają na co dzień, a chciałyby też je poćwiczyć, ale też pracujemy nad oddechem, nad prawidłową emisją głosu, tak żeby ten ich głos pracował jak najlepiej. Zajęcia feryjne są okazją zarówno do kontynuowania swoich pasji, jak i spróbowania czegoś nowego. Ci, którzy nie mają tej śmiałości i może na co dzień gdzieś tam w grupie, nie wiem, czy szkolnej, może niekoniecznie są wybierani do tych piosenek, które chcieliby zaśpiewać, tutaj mają tą możliwość. Są również zajęcia bibułkarskie, quillingu, warsztaty biżuterii. Zainteresowania nie brakuje. My cieszymy się, że możemy ten wolny czas zapewnić tym dzieciom. Dzieci chętnie przychodzą, biorą udział i właśnie wspólnie się bawimy. A przy okazji coś z tego wychodzi nam ładnego. Dzisiaj robimy kwiatuszki wiosenne. Staramy się robić kwiatuszki wiosenne. Na początek krokusy. Zaczynamy od takich łatwiejszych, żeby się dzieci nie zniechęcały. Najpierw na drucik się zakłada jakby taką bibułę pociętą. Później się takie paseczki zwija na takie płatki i po prostu się do kupy związuje. Sporo się działo także w sołectwach. W Strojcu dzieci spędziły ferie bardzo aktywnie. Spotykaliśmy się od poniedziałku do środy, 10-14, bo takie godziny bardziej pasują pracującym rodzicom. Potem czwartek, piątek była świetlica dostępna dla nich po południu. Było wielkie karnawałowe szaleństwo, czyli kolorowe pasemka, czesanie. Robiliśmy walentynkowe pierniki. Każde dziecko przygotowało piernik, walentynkę dla swojej mamy. Były też zajęcia plastyczne, warsztaty, spektakl teatralny i wiele więcej. Wczoraj u nas był czarodziej i pokazywał nam sztuczki, nawet nas dwóch nauczył. Teraz jesteśmy na sali gimnastycznej i będziemy grać w różne zabawy. Troszkę rywalizacji, troszkę zabawy, troszkę gier zespołowych. Wszystkiego po trochu. Myślę, że dzieciaki w tym wieku chętnie uczestniczą w zajęciach, aczkolwiek muszą one być zorganizowane. Bo smartfony i te telefony raczej też mocno je przyciągają i te zajęcia muszą być zorganizowane i wtedy możemy te dzieci wyciągnąć z domu. Dzięki temu dzieci są aktywne i świetnie się przy tym bawią. Z pewnością ferie zakończyły z głowami pełnymi pozytywnych wspomnień.